Dzień dobry, cześć i czołem na was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, a ze mną jest narzeczona Joszelka Kabanosi. Hejka. Tak jest. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo wcześnie. Rano, ponieważ jak pewnie wiecie, w bloku jest remont i będzie trwało to 6 tygodni, dlatego ciężko się w ogóle zgrać z jakąkolwiek ekipą, cokolwiek razem nagrać. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy będą strzelać, łupać i w ogóle. I wiercić. Także nie zdziwcie się, jak usłyszycie jakieś tak, ale okazuje się, że już od 7 rano już dzisiaj zaczęło się kucie. Ale okej. Oj, właśnie. Dokładnie. Okej, teraz chyba przeszli do cięcia, więc póki mamy czas, to słuchajcie, jeżeli chodzi o ciągnik siodłowy, zbieram, jak widzicie w górnym lewym rogu mam 155 tysięcy, ale to w dalszym ciągu jest za mało, ponieważ ten ciągnik kosztuje trochę jednak więcej. Nie, nawet na niego nie stać, bo jest to nawet na minusie. Także jak najbardziej będę to ogarniał, ale dzisiaj poczujemy się jak w GTA Online, jak w biznesie GTA Online, tak jest, i poznamy całą prawdę o fabryce zabawek. Bo ta fabryka, zabawek to tak naprawdę przykrywka. I w środku dzieją się zupełnie inne rzeczy. No ale czyli właśnie. Czyli tam jest Mikołaj? Tak. Także czekaj, weźmy na razie przede wszystkim tak, ty weź ten ciągnik, który możesz, czyli tutaj ten tego typu. Ja wezmę w takim bądź razie ten brąz. Mhm. Okej. I musimy wziąć sobie, że tak powiem, naczepę. Także ja tą naczepę tu zabiorę, zaraz będę się pojawić. Albo weź sobie tą obok. Dobra, weź sobie tą. Bo ja nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, dobra, luz. Okej. A ja sobie tutaj zrespię naczepę, bo tu można zrespić naczepę. A ogólnie też pisaliście właśnie, że można wynajmować ciągniki. I wtedy się nie płaci. Wtedy się nie płaci oczywiście tego haraczu tam. Czyli tak było tam około 3000 za każdą dostawę płaciłem, tak faktycznie tego się nie płaci. To fakt. I też właśnie ciekawostka, bo jak się wynajmuje sprzęt, no to paliwo dostajesz pełny bak i musisz oddać pełny bak, co nie? Tak mniej więcej to działa w rzeczywistości. A w grze jest tak, że za paliwo płaci właściciel pojazdu. Więc faktycznie to się opłaca. Ja tego nie chciałem wynajmować, bo myślałem, że faktycznie muszę zapłacić za paliwo, więc wtedy za paliwo zapłacić. Plus zapłacić 480 za 10 minut to jest nieopłacalne. Do końca. A jednak się opłaca? A jednak się opłaca. Dobra, chodź podjedziemy tutaj. Gdzie wymijasz te słupki? Weź tutaj, poprawić sobie miejsce. Nie zmieszczę się. Okej, zobaczmy, fabryka zabawek. Jest, fabryka zabawek. Okej, przyjmij ładunek do fabryki zabawek. To jest kontener 30 stóp. O, matko. 10 ten, fabryka zabawek. A ja bym wolała do kupy. Dawaj fabrykę zabawek. Fabrykę zabawek, bo my do fabryki zabawek musimy pojechać. I w tej fabryce zabawek pokażemy widzom, jak to wygląda tak naprawdę, że tutaj to jest właściwie trochę świat GTA Online. No, dokładnie. Ja nie wiem, jak się tu cofa, tak żeby było dobrze. No to trzeba niestety się, że tak powiem... naumieć. Naumieć tego. W którą stronę skręcić, żeby naczepa się dobrze skręciła. Mhm. No ja to ogólnie, ja stąd wyjadę, nie? Ja ogólnie się nauczyłem tak, że jak ja po prostu kamerę cofam do tyłu. I po prostu jak chcę jechać z naczepą w lewo, to strzałka w lewo. Jak w prawo, to strzałka normalnie w prawo. Teraz możesz mi pomóc wyjechać? O, dobrze ci idzie. O nie. Dobra. No okay. Ja nie umiem, no. Dobra, Joszelka, idę, biegnę z przemocą. Ty się w Eurotrucku uczyłeś milion lat. To na pierwszej osobie nawet. Ale Joszelka, nie rób, to za chwilę nie wyjedziemy w ogóle. O dobra, wyjedziesz chyba teraz. No i po co twoja moja przemoc tu była? Nie wiem, po co biegłeś? No właśnie. Dobra, okej, okay. Słuchajcie, jedziemy w takim razie teraz do fabryki zabawek. Okej. Okay. I co stoisz? Dobra, już jadę, już jadę. Tylko ważę na tą moją niebieską BMW do driftu. A mogę ją wrzucić do wody? A w ogóle widzowie też napisali, to też faktycznie ważna kwestia. Ten zestaw kątowy to nie jest od pochylania kół, tylko to jest od zwiększania promieniu skrętu. Aha! No, dokładnie. Takie to buty. Taka sytuacja. A ja to skojarzyłem po prostu z pochyleniem kół po prostu. A okazuje się, że nie. Dobra, więc ciśniemy. Ja w ogóle w ten sposób zarabiam zawsze. Staram się zarabiać. Ale już ostatnio to mówiłeś. Tak, wiem. Ale to było przedostatnio chyba. Przedostatnio. Więc jeżeli widzieliście odcinek, koniecznie obczajcie, jak zarabiam. Właśnie zarabiam w ten sposób. Właśnie tutaj o tak.
tylko głównie kontenerami, bo to najprościej. Najprościej, najszybciej i najwięcej. Znaczy najfajniej, przede wszystkim też najfajniej, bo i z jednej strony zarabiasz też dużo, bo jedziesz w jedną stronę, od razu w drugą stronę jedziesz oddać kontener. A no. Więc my teraz tak naprawdę zawieziemy towar i... Musimy go przywieźć z powrotem, ten kontener. Aczkolwiek w tym momencie ja ogólnie rzecz biorąc nie pożyczyłem ciągnika, bo tu jest taka kwestia, że jest 10 minut, jak się siedzi w ciągniku, no to się ten czas leci po prostu, nie? Więc trzeba pamiętać, żeby nie zrobić tak, że zostawicie sobie grę włączoną, odejdziecie od kompa i postać wam będzie siedziała w tym ciągniku, no bo... No, ale będzie... w każdym samochodzie teraz tak jest. No ogólnie, w jakikolwiek samochód będziecie wypożyczali, no to będziecie pobulić po prostu i wyzerujecie sobie konto w pewnym momencie. No, dlatego ale trzeba uważać. Możecie też zejść na minus pewnie, bo ja mam minus 200, więc nie wiem ile jest maksymalne minus. Minus 200 masz? No. Okej, okay. Spoko. Kiedyś miałam minus 1000, więc... Aha, okej. Okay. No dobra. Okej, okay, no słuchajcie, tak więc ja postaram się na następny odcinek już ogarnąć sobie ciągnik, zobaczymy jak będzie wyglądał tuning. Bo sam ciągnik kosztuje między 160 a 180 tysięcy. O nie, za drogo. W zależności który byśmy chcieli. Zdecydowanie za dużo. A tuning nie mam żadnego pojęcia. Wiem tylko jedno, że to, że tak powiem, zarówno ten ciągnik, który teraz mam, jak i ten kolejny, to są maszyny, które mają właśnie napęd na 4 z tyłu, te ośki, na dwie ośki z tyłu. I mają 350 koni. I 13 biegów. I tak naprawdę. 13? Tak. Jej. I niczym tak naprawdę poza tym się nie różnią. Oprócz ceny. I wyglądu. Dlatego będę musiał zastanowić się, jeżeli wiecie, dacie znać, czym faktycznie to się różni. Może gdzieś tam w tuningu coś jest, co różni te maszyny. I może warto jednak dopłacić, ale to zobaczymy. Przekonamy się z czasem. Lub pod waszymi komentarzami, oczywiście. A mówiliśmy, że gramy w Motor Town Behind the Wheel? Chyba tak. Chyba a, nie powiedzieliśmy. A tak, wiertarka przerwała, no tak. A no tak, wiertarka przerwała, ale nie musisz tego mówić w połowie odcinka, bo to tak trochę już za późno. Nie, ale później ja zauważyłem, że niektórzy pytają, pomimo tego, że gra jest oznaczona na filmie, pomimo tego, że jest w tytule i w opisie jest. Teraz chyba używają jakiegoś młotka, wiesz? Myślę, że widzowie też to słyszą. Więc nie musisz tego opisywać. Wszyscy wiedzą, jak to wygląda. O, właśnie, ja akurat przejeżdżamy. Chodźcie, zobacz, tutaj, w prawo. Tu jest możliwość tuningu. Co nie? Ale tutaj mamy też różne właśnie takie ciężaróweczki. W tym ciągniki siodłowe. Najtańszy ten, co ty jedziesz, to jest za 120 tysięcy, następny za 160 i ten trzeci jest za 180 tysięcy. Z czego? Przemysłowy 350 koni, 13-biegowa Comfort 2. A tutaj? To jest też Comfort 2, 13 ten. Wszystko tak samo się zgadza. Okej. Okay. Dlaczego zaznaczyło mi teraz tam? Policja! No weźcie bo, mnie, nie gońcie. No bo ja tu podjechałem, żeby pokazać. No. A fabryka, fabryka zabawek jest tutaj obok. I teraz podjedziemy tam. Dobra, tylko wiesz co, zanim ty wjedziesz, to ja ci pokażę, jak tam wjechać, bo tam jest bardzo ciasno. I nie wiem, czy ty dasz radę tam wjechać w ogóle. Bo tam jest bardzo mała furtka. Tam jest bardzo mała furtka i bardzo ciasno. Więc żebyś... no... Taka sytuacja. Ja ci może pokażę, w jaki sposób ja podjeżdżam. Jest najwygodniej. Tylko nie wjeżdżaj tam teraz, bo inaczej się zakorkujemy i będzie lipa. No i tyle w temacie. Wjechała. No, i teraz co? Co byś chciał? Dawaj, weź tam, musisz wjechać. O, dokładnie, ja w ten sposób też wjeżdżam. No i co ty myślisz, że co? Dobra. Dobrze. Najlepiej nie wykręcaj kabiny, tylko na prostej kabinie. W drugą stronę. Ja nie umiem, dobrze. Dobra, wiesz stój. Tego. Cofaj, nie skręcaj. Powolutku do tyłu. Przytrzymaj lewy. Dobra, dobrze do tyłu, trzymaj lewy. Lewy. O, dobra. Musisz teraz wyprostować sobie to jeszcze. Znaczy, dobra, wie pan co? Dobra, kierowca pan tu pomoże. Dobra, czyli ja na tym zarobię. Nie, po prostu mi tutaj ten... Dorównaj, bo ja nie umiem tym jeździć.
Niestety też koła też się powoli skręcają, trzeba przyhamować momentami, żeby jednak te koła zdążyły się skręcić. Mhm. Okej, okay, poczekaj, muszę obkręcić kółeczka. Okej, okay, teraz sobie wjedź tam po prostu do tyłu. O. Wjedź sobie do tyłu. W ogóle firma nazywa się Synco Toys. Ja za chwilę wam pokażę i produkują takich, o, samurai, nie? Niby. Jeszcze do tyłu chyba? Zaliczyło ci? Już, już, tak. Dobra, to zostań na razie tutaj. Zostań tu na razie, zostań tu na razie. Chodź. Chodź, ja tylko oprowadzę cię. Ja też byłem na przeszpiegach wieczorem w nocy. Chodź, patrz tutaj. W nocy? Tak, tu patrz co tu się dzieje. Patrz, widzisz to? Patrz co tu na biurku leży. Takie paczuszki, monitoring. Czemu tu jest jakiś nożyk? Safe, tutaj jakiś nóż wbity. Czemu tu jest... Jakaś karta, jakiś złoty łańcuch, kreta, zegarek. Mnie interesuje to, co to jest w tym pudełeczku. Masz obie ręce? Nie. A, to jest faktycznie łapka. No dobra, okej. Okay. Dobra, jeszcze chodź dalej, chodź. Tu jest dalej przejście, wejście, chodź tędy. I zobacz, patrz. Mhm. Tutaj jest normalnie fabryka, nie? Tu masz normalnie, zobacz, figurki tych samurajów, co nie? Samuraje, no dobra. I pakowane no, są, no nie? Po prawej, co prawda, masz jakieś małe paczuszki. No właśnie. Widzę. Aha. No, ale chodź dalej. Ale chodź dalej, patrz co tutaj się dzieje. Patrz tu. Mówiłam, że tu Mikołaj jest. Tutaj normalnie drzewka, choinki sadzą. Mówiłam, że tu Mikołaj ma swoją kujówkę. No nie, tutaj jakaś benzynka, tutaj coś, ten, wiesz. No. Normalnie mówiłam. Także ten, ogólnie w nocy tu jest takie różowe podświetlenie, no nie? Żeby to ładnie tam, ten, chodź tutaj, chodź, gdzie ty uciekasz? Chodź tutaj dalej. Idę zobaczyć coś jeszcze. Tutaj, do góry chodź, pokażę ci. Do patrz. Góry, tu masz jeszcze schody. Tu schody, do góry chodź. Czekaj, to nie te schody, czekaj. A nie, tutaj to nie to. Dobra, to tam dalej było. Dobra, poczekaj. Do tego tutaj nie. Joszelka, Joszelka, Joszelka. O, tutaj chodź dalej. Mm-hmm, patrz, idę, tutaj idę. Teraz, zobaczcie co tu się dzieje. Tutaj ogólnie też takie mini laboratorium. Mini chemik. Tak, laboratorium mojego chemika. W ogóle tu pieniążki leżą, zobaczcie, tu na dole pieniądze leżą. Mnóstwo kasy. Tu jest kolejna łapka. Tak, tu jest kolejny pokoik. W tym pokoiku również, jest. Co? Łapka. Jaka pułapka? Łapka. Więc tutaj też jest kolejny pokój chemika. Też jakaś łapka w ogóle. No nie. Tu jest zamknięte, to jest ten wyjście, gdzie nie ten. W ogóle patrzcie, tutaj jest ten monitoring w ogóle i tak dalej. No tak, czyli wiedzą o naszym tutaj wejściu. Tak, dlatego będą musieli nam zapłacić więcej. No, prawdopodobnie. Chodź tutaj, od tyłu, chodź, chodź. Tu, tędy. Idę. Tutaj patrz, co tu się dzieje, ile tu jest paczuszek. Ile tutaj rzeczy. No. Tu jest całe jakieś laboratorium kolejne. I chodź teraz tędy, patrz. Tu do góry. Mhm, tu jest w ogóle, patrz co tu się dzieje, patrz co tu masz w ogóle, nie? Jaki niedźwiedź! Tu masz w ogóle niedźwiadka. Hajsy! Tutaj mnóstwo hajsu, normalnie GTA, słuchajcie. GTA dosłownie pełną gębą. No nie? Ja się zastanawiam niektóre przedmioty co znaczą, ale... No tu masz mąkę, pieniążki, ten, Coca-Colę z lodem. No właśnie widzę. No, dokładnie. No, także tak właśnie wygląda fabryka zabawek, naprawdę. Więc to wiecie, wozicie sobie tutaj ten, a tu się okazuje, że właśnie zabawki. Jest to coś innego. Co to nie? Jest? Powiem ci po odcinku, aha, bo na odcinku dobra. Ci nie mogę powiedzieć. Okej, widzę, że oni mówi się lud na robią. To kryształ. Oni tutaj lód robią, patrz. Tak. Wiedziałeś, że się lód w ten sposób robi? Spróbujemy, tak? Tak, spróbujemy, jasne. Jasne, jasne, jasne. Czekaj, tutaj jeszcze jest jakiś ten. O, patrz, tu w ogóle w tym mamy składziku. Tak samo, nie? Patrz, tu aha. Jakiś ten. No, taka sytuacja. Najmniej wodę tu ma. Tak. Trochę bardziej zdrowo. Także chyba tutaj, że tak powiem, zwiedzania fabryki zabawek to tyle. Jak widzicie, fabryka zabawek nie jest fabryką zabawek. Jeżeli coś jeszcze odkryjemy, oczywiście pokażemy wam również, a na razie to musimy zarobić i udawać, że nic nie widzieliśmy. Więc ja w tym momencie, Joszelka, weź, weź tutaj tą ciężarówkę, czas tu wyjechać. Wybacz, wypadło mi się. Dobra, czekaj, ja tu wyjadę, żebyś ty też mogła wyjechać, o. Dobra. Okej. Okay. Dawaj, dawaj. Dobra. Dobra, teraz ja jadę wjechać.
Teraz ja sobie tu wjadę. Ja na ciebie poczekam. Ja? Poszczekaj na mnie. Także słuchajcie, no na grubo, tyle powiem. Bardzo gruba akcja, nie? Okej. Na tyłu, do tyłu, do tyłu, dajesz, dajesz, dajesz. Czekaj, bo tu jeszcze się zahaczę. Jeszcze. Musisz trochę wykręcić. Ja wiem, ja wiem. Dobra, czekaj, tu muszę sobie wykręcić teraz w tą stronę. O, hop. No, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Co ty tam? Ja tu widzę. Ja cię tutaj po prostu kieruję. Okej, udało się. Aczkolwiek i tak muszę jeszcze wjechać i na prosto wjechać. Dobra, dawaj mi tym. Wyjedź, wyjedź, czekaj, czekaj, wykręć, wykręć, wykręć. To jest mega, zobacz, patrz, fabryka zabawek w ogóle, nie? A patrz no. Na ten płot, nie? Patrz w ogóle na ten płot, jak ten płot fajny. Wygląda, drut kolczasty i tak dalej, co nie? Ty wiesz, że zahaczyłaś tam jakieś lambo? Wiem, ale on się sam tutaj zahaczył. Mówisz? No. Okej, okay, dobra. No bardzo ogólnie, chciał ze mną jechać. I ogólnie chyba na tym zarobiliśmy, bo to akurat była krótsza trasa, to 3200 mniej więcej. Z czego połowę niestety oddaje się właścicielowi pojazdu. Niestety. No niestety, także ja najbardziej bardzo chętnie będę chciał sobie ogarnąć i o. O, jaki wypadek był. Będę chciał sobie ogarnąć. Wypadek, oj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 
zaczepny jest. Normalnie. Zaczepki szukał. Ja. Dobra, Jeszoka, jedź, jedź, jedź. Jadę. No. Ogólnie najczęściej jeżdżę do firmy Overseas. Tam akurat jest wszystko pozamykane i tak naprawdę normalna chyba po prostu, że tak powiem, przerzutka dalej. Ogólnie twój ciągnik jest dużo szybszy od mojego. A masz typ sportowy czy komfort? Teraz sportowy. No właśnie. Ogólnie też kwestia jest taka, że ja faktycznie mam 350 koni. A ty możesz, no i super. No i wyprzedzanie, no takie wyprzedzanie, no to jest najlepsze, nie? No ale co chcesz? No, także ja ogólnie prawdopodobnie będę celował w ten ciągnik. To wody, nie, ten ciągnik za 160 tysięcy będę celował najprawdopodobniej. Czyli właśnie ten, co teraz tutaj jadę. Bo tamten mi się jakoś tak wizualnie nie do końca podoba. Ten się ten mój? Nie. Ten jeszcze kolejny. Ten twój, no jest taki, tego. Ten twój jest taki typowo europejski, a mój jest taki bardziej amerykański, już nie aż tak amerykański jak tamten ostatni, ale jednak ten mi się bardziej podoba, jest taki, wiesz, inny. Inny? No dobra. Ja. O, czekaj, bo coś mi się zapaliło, grilla rozpaliłem. Widzę właśnie, ja. Kopcisz się tam. Trochę mi się tu kopci. Dokładnie, czekaj, tu wyprzedzę teraz od prawej, jak motocyklista. Ty slalomem wyprzedzasz. Co? Slalomem wyprzedzasz, jednego no tu oczywiście. Prawo, lewo. No, także moi drodzy, dajcie znać, czy chcecie oczywiście tam więcej. Jeżeli jeszcze nie daliście łapki, no to nie wiem, na co czekacie. Jeżeli wam się podoba, jeżeli wam się nie podoba, no to nie zostawiajcie łapki, po prostu. Prosta sprawa. No tak i jest. Czy mamy zwiedzać jeszcze inne budynki, tak, które są jeżeli takie znajdziemy jakiś, tak, jeżeli znajdziemy jeszcze jakiś budynek, dajcie znać, czy chcecie, żeby wam go pokazać, czy też nie. Wiem, że tam w jednym z odcinków też był pokazany bank częściowo, ale w sumie nie do końca, no nie? No właśnie, więc tam można też zajrzeć, jakbyście chcieli. Albo zrobić tam jakiś szybki napadzik na ten bank. Ciekawy jestem, czy dałby radę. No, ciężko. Zobaczymy. Czekaj, tu w prawo, tak? Dobra, tu w prawo. A że już prawie dojechaliśmy. Prawie dojechaliśmy i tu w prawo jedziemy i tu zjeżdżamy w dół i będzie dobrze. Ojeju. Tak jest. Ogólnie tych fabryk jest trochę więcej. I te właśnie. Tak, fabryk, różnych przetwórni i tak dalej. Okay. Jest na przykład jeszcze tam. To była fabryka zabawek. Ale jeszcze jest coś tam z pomarańczami. Nie fabryka pomarańczy, co prawda. Ale zastanawiam się, czy tam też coś czasami nie jest coś kombinowane, kręcone. Więc to jest dobre pytanie. Mówisz, do tej pory się nie zastanawiałeś nad tym. Nie, ale jak przypadkiem, wiesz, chodzi o to, że ja akurat w nocy jechałem do fabryki zabawek, patrzę, coś tam się na różowo świeci, chodzę, a tam normalnie drzewka rosną, choinki, nie? Tak, ale tu Mikołaj coś... stoi na tym, na przystanku. Mam to go ogarnąć? Tak, przyda się Mikołaj, no pewnie się tak. Dobra, już podjeżdżam, tutaj oddaję w takim razie na ten kontener. 2129 za to, że dla właściciela pojazdu, dla mnie 3800. Gdybym wypożyczył, bym płacił 480 zł za 10 minut,
i całe 3800 zostaje dla mnie. Mhm. Więc no opłaca się. A wydaje mi się, że chyba jeszcze bardziej będzie opłacało się jednak... co ty robisz? Kupić ten ciągnik. Bo wtedy będzie chyba szybszy. Będzie można jakoś stuningować pewnie fajnie, mam nadzieję. No dobra, słuchajcie, okej, ogólnie, chyba tym symbolicznym akcentem będziemy kończyć ten odcinek, co? No raczej tak. Bo czas antenowy się kończy. No. Ogólnie słyszę, że jest na razie cisza, więc póki możemy się pożegnać, to się pożegnajmy. Pa, pa! Hop! Nie. Przeleciałeś normalnie. No przeleciałem. O, ej, fajne by to było. Dobra, tym symbolicznym akcentem kończymy, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa, pa. Pa, pa, bo będzie jedno z innego. Ja jadę dalej zarabiać, muszę zarobić na ten ciągnik przecież. Halo! No. Joszelka? A ty wiesz co? Co? Nie. Bo ja chcę ci powiedzieć tą rzecz, że ogólnie rzecz biorąc, na końcu odcinka jeszcze dalej. Tak? O, ale naczepa została. No dobrze. Taka sytuacja, czekaj. O, nóżki pod ten. Tak to się nazywa? Podwozie to się nazywa, okej. Okay. Chodź mi pomóż. Co? A, wepchnąć. No, chyba pa, tak nie pa, pa. Działa. No, chyba za słabi jesteśmy. Chyba za słabi Pożycz jesteśmy. Pożycz mi swoje BMW. Nie! Zostaw moje BMW! Gałganie! Nie, nie, tylko tyłem jakimś, a nie przodem, bo silnik rozwalisz, chłodnicę mi rozwalisz i co ja zrobię? Mam symboliczne 158 tysięcy po prostu. Dobra, czekaj. Nie! O, rany. Dobra, trzymajcie się, pa, pa. Wielkie dzięki, że zostałeś do końca. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to możesz go obczaić właśnie tutaj. Wystarczy kliknąć. Śmiało.